Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 32 odcinku z Gothica 2 The Returning. Ostatnim odcinku chyba troszeczkę słyszeliście podmuch mojego wentylatora. Troszeczkę go oddaliłem, nie wiem czy to pomoże czy nie. Szczerze mówiąc mam na to wywalone. Zobaczymy co mamy na tym stole alchemicznym i nie wiem czemu mi znowu laguje. To mnie zaczyna trochę irytować, że mam te spadki nieszczęsne, których nie powinienem mieć tak naprawdę. Tak, tu chyba już wszystko właściwie przeszukane. Zabiliśmy Estebana, Senjana i Franco, którzy byli dla Bezimiennego okropną przeszkodą. Nie budź go. Co? Aha. Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. O kurde. Niech śpi. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. A dlaczego? A dlaczego niby, kurde, miałbym mu dać spać? Co? On jest jakiś, kurde, nieśmiertelny? O, bo zaraz pokażemy, że gdzie raki zimują. Ara mu pokażemy. Taki, kurde, jest kobyła. Zapraszam. Dzień dobry. Co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, 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 ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu próbowałbym uciekać. Takiś jesteś kozak? Wreszcie coś się... Rzeczywiście mi Nahita tak skosił, że ja się nawet... Ja go załatwię, nie. Wy tak wymyślicie, że on jest nieśmiertelny. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy taki nieśmiertelny będzie nieśmiertelny. Kurde, jakiegoś laga na chwilę dostałem. Ale to chyba się wczytywało. Dobra. Anyway, koleś, wstawaj, wstawaj. Cię teraz obiję. Synek. Dasz sobie radę. Mocniej. Nie to. No patrz. No przecież już było blisko. Jakim cudem ty to puściłeś płazem? Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. No patrz. Wstawaj. Wstawaj. Do trzech razy sztuka. Wreszcie coś się dzieje. Kurwa. No patrz, ten koleś chce mnie chyba naprawdę już sprowokować. Ja bym go już dawno ubił, no. Wstawaj, koleś. Chodź tu. Ej, ty. Po co mnie masz? Wreszcie coś się dzieje. Kurde. Zaraz mnie coś załatwi, jakiś szlak. Nie no, ten typ chce mnie już po prostu wyprowadzić z równowagi. Co się tu u diabła dzieje? Po co mnie obmienić? Masz ten... Mocniej! No, dalej! O! Ledwie. Mocniej! Tak, trzymaj! No, dalej! Patrzę, teraz mnie tak nie pociachał. Nie pozwól na to! Daj, spal się, spal się. No nie! No przecież go załatwiłem, a on mnie zabił wcześniej, no kurde! Żeby go krew zalała. Nie, teraz chcę go załatwić. I kurde, koniec. Już został zabity przeze mnie raz. To kurde, teraz niech zginie. Muszę się napić, bo już mnie prosto emocje wynoszą. Ty, pluję na ciebie. Kurde, teraz to już po prostu przegiąłeś. Po co mnie napijano? Dobra. Taki jesteś magik, tak chcesz się ze mną bawić. No, to człowieku już po prostu... No tak, jakbym go załatwił, to od razu już by się na mnie wszyscy rzucili. Po co mnie masz? Ja na twój...
ciepło. Gorąco. Nie pozwól na to. No, dołóż mu. Dasz sobie radę. Kurde, co za fart. Co za fart rąbany tego NPC-ta. Chciałem powiedzieć NCP-ta. Kurde. No ale przecież już go załatwiłem ładnie, no to powinien zginąć, fagas. Nie masz termian. No nie wierzę w ciebie, Bezio. Wczoraj żeś trzech na luzie załatwił, a jednego nie potrafisz typa załatwić, który sobie śpi. Ri. Przecież ten Skinner zaraz zginie, no. Pozwól mnie, nie masz termian. Kurde, ty nie umiesz walczyć bezimienny, no. Wstydziłbyś się, naprawdę. Nie, próbujemy, próbujemy! Przecież ja go muszę zabić, to jest exp. To jest tylko exp. Hej, pozwól mnie, nie masz teraz zmian. Nie pozwól. Niech ma, czego chciał. Pokaż mu, tak trzymaj. Dobrze, no, tak trzymaj. Kurde. Dobrze, dalej. Ahoj, ahoj, ahoj. Da, będzie gorąco, cieplutko wręcz, bym powiedział. Jest! Mówiłem, że dziwka spłoniesz marnie. Jest! Dobra, Betty. Ciekawe, ile warta. Jakiś kluczyk do skrzyni Skinnera. Fajnie. Teraz chciałbym to zapisać. Jest, w końcu. Pomęczyłem się, ale zdechło. Betty. Trochę warty ten mieczyk. Trochę zręczności trzeba by było wykorzystać, żeby posiąść taką Betty. Ale fajnie, co? Znalazłem miecz dwuręczny, paladyna. Co tu robi miecz dwuręczny? Ciekawe. Dobra, tak czy inaczej Skinner, no, umarł w cierpieniach. Niech umrzy. O kurde. Dobra, tej skrzyni nie będę otwierał. Może nie teraz. Kurde, nie no, trochę to przesadziłem. Dobra, ale przynajmniej ten Skinner pedał zasrany zginął. Mamy go z głowy. Kolejny bandzior, który okazał się być świrem. Więc no, skończył u mnie marnie. Tak czy siak. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Gotuję gulasz. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Na zewnątrz czyha wiele niebezpieczeństw. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc nabrać sił. O, zwykły kopacz? Fajnie. Ale żebym miał te siły... A, mam 15 punktów nauki, okej. To jeszcze nie jest tak tragicznie. Kolejny bandyta, ale on akurat nic mi nie powie. A, tu Senian gryzie ziemię. I tu się cieszę w sumie, bo to było okropieństwo w jego wykonaniu. Ty. A ten Emilio, nie wiem, czemu tak krzywo siedzi i do tyłu się patrzy. Hej, fajna dupa. Pogadamy z taką dupą. Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali... Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elvrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. O, wieśniak. By to było wiadome. I co zamierzasz teraz robić? No, zobaczymy. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. Rozmawiałeś już z Torusem? Oj, nosie, ale kawał chłopa. Przepraszam,
A wracając do swojego pytania, nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. A, czyli lubisz dupę i każdy cię może przelecieć. Spoko, tu się cieszę. Co słychać? Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. O, spoko. O, może mnie nauczyć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. W łóżku? Czy bardziej walce? A tego to nie wiem. A. Chcę się stać ba... A, kobieta tyle oferuje. No spoko. Co możesz mi zaproponować? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. O kurde. No cóż, przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Co? Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie, jak mieszać trunki. A, fajnie. Nie lubisz paladynów, prawda? Tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto i wszyscy ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do Czerwonej Latarni mnie aresztować. Paladyni są wojownikami Innosa. Nie są mordercami. Naprawdę? Ich broń jest równie skrwawiona jak broń bandytów i piratów. Jedyna różnica polega na tym, że oni postępują w imię Innosa, a nie dlatego, że chcą przetrwać. Chcesz splugawić imię Innosa, kobieto? Jak mogłabym to zrobić? To mężczyźni czynią zło w jego imię. Ja nie wątpię w boskie pochodzenie Innosa. No masz szczęście. Kurde, jakby kobieta tak plugawiła... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, co tam Snaf? Masz coś dobrego do jedzenia? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj bimber w laboratorium, a ja zrobię sos. Co ty na to? Aha. Dobrze, zrobię to. Super. Oto przepis. Jak idą interesy? Cóż, śmierć Estebana jest dla paru osób okazją do świętowania. Aha, czyli to chyba dobrze zrobiliśmy. Bo skobyła gryzie ziemię i to było w sumie rozsądnym posunięciem. Dobra, to teraz tak. Destruj alkohol. Nie, to chyba nie to. To co w sumie, co mamy tu robić? No, nie tak. Mamy tu ten... O, jest ten przepis. Dwie rzepy. Aha. To czekaj, mamy te kły błotnego węża? Coś nie widzę, czyli je musiałem posprzedawać. Kurde, no. No i dobrze. Najwyżej później przygotujemy taki przepis. Weź ty jakąś potkę wypij, bo ty wyglądasz marnie. Dobra. O, dziękujemy. Teraz tak.
jeszcze z paroma osobami pogadamy. Będzie o czym. Czołem. Czołem! Jestem Lenar. Witaj w obozie Kopacza. Kopacza? Myślałem, że to obozowisko bandytów. Jasne, ale bandyci też zajmują się tu kopaniem. Fajnie. Cieszę się normalnie. Gdzie dostanę kilof? Idź do Huno Kowala. Ale posiadanie kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Estebanem. Do Torusa możesz nawet nie iść. Jeśli nie masz czerwonego kamienia, to cię nie wpuści. Co myślisz o Estebanie? On tu jest szefem porządnych. On nie żyje, głupot. Znasz się na górnictwie? Jestem najlepszy. Dawaj. Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Złoto to nie ruda. To piekielnie duża różnica. Jaka kobieta nosiłaby na szyi łańcuch wykonany z rudy? Twoja stara. Zacznij kopać od góry do dołu. Tym sposobem najłatwiej odkopać samorodki. Niektórzy kopacze robią odwrotnie, ale to o wiele trudniejsze. Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Pewnie. Robię tu już od ponad 35 lat. Wszystko poznam. Powiedziałbym, że jesteś nieopierzonym żółtodziobem. A chcesz po łapie? Za ten tekst? Nieopierzonym żółtodziobem. Nie, no, dojebał. Dobra. Fortuno. O, tego pamiętam. Czarna chmura nad domem. On nadchodzi. Krwią. Przyzywałem go. On, który mnie obserwuje. Och nie, odejdź, zostaw mnie. Dobrze się czujesz? Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. Ten najarany jak zwykle. Masz, weź to bagienne ziele. Na zdrowie. No szybciej to jaraj. Nie zielony ani nie silny. Nie zielony, nie silny. O Boże, to co? Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz pomaga nowicjuszowi. Rzeczywiście jakiś fanatyk, kurde, kolejny. O, fajeczka wodna. Ciekawe, czy tu działa to. Ja jeszcze się czuję normalnie, ale kurde, jak się zaciągnę porządnie, to kurde, już się nie będę czuł normalnie, no. O, jest. Dobra. Jedziemy, baby. Kurde, robimy manę. O, kurde. O, w pizdu. Teraz to się czujemy normalnie, no. Tak się czuję, jakbym był w Ameryce i jarał po 5 paczek fajek dziennie, no normalnie. O, luju. O. Teraz to normalnie jestem zaciągnięty. O kurde, aż niebiesko mi w oczach. No kurde. Ile ja mam się zaciągać, żeby dostać znowu tą manę? O kurde. No teraz to się zaciągnęliśmy. Fuj. O kurde. Teraz to będę przyjarany. Skończyło działanie. Jeszcze raz. Jeszcze raz się zaciągnijmy. Tak. O tak. Dobrze. Może nam znowu da plus 3 many. Ale fajnie. To się cieszę. No i nie dostanę tak szybko teraz tej many, no. Nie, już nie dostanę tej many, no. Nie ma lipy, musiałbym się tam zasiedzieć. Ale mamy te plus 3 many przynajmniej. I to mnie chociaż cieszy. Nie musisz mi tego mówić. No, jest Huno, pogadam z tym kowalem. Potrzebuję. Cóż, możesz ją mieć.
to, że jest taka droga, ten parszywy pies ścią... O kurde, dałbym za to tę kasę. Kurde, dałbym. I to w cholerę. Żadna wielka sprawa. Czekajcie, wiecie co? Będzie najlepiej, jak zrobię save'a. Tego właśnie nadpiszę sobie. Nie stukaj. Tylko najpierw handel. Ja ci sprzedam tą Betty za te 230. Kij z tym. To ci też sprzedam. To również. No, sprzedam ci wszystko, co tu widzisz. Oluj, jaki tu jestem zbogacony. To jest koszmar. Po prostu. Jaki tu już jestem bogaty. Trzymam się od tego z daleka. Amulet Franco. O! On myśli, że to takie łatwe. W sumie nie. Nie można na tym polegać. Ten pierścień ci sprzedam. To muszę mieć. Nie, to muszę oddać Saturasowi potem. To się przyda. Nie wiem, ty mi powiedz. Co tu jeszcze ci mogę sprzedać? Mam tego tyle, ale to wszystko idzie dla tego Halvora. O, tu jeszcze tej złotej misy nie oddałem. Bo wiecie, ja robiłem tego save'a tak szybko, żeby po prostu jeszcze mieć za sobą. Po prostu nie zastanawiałem się, tylko szedłem dalej. No sprzedałbym ci to wszystko w sumie. Ojej, sextans ci mogę sprzedać. A sprzedajmy mu te gówna zarąbane. No już mamy trzy kafle. To jeszcze mu sprzedam. To normalnie już będziemy tak bogaci do końca. No i widzicie, ładnie. Jebut. O, to jeszcze opylę. Je, proszę, już jesteśmy bogaci. W sumie teraz mógłbym kupić ten pancerz bandyty. Nic by mi to już w sumie nie dało. Dawaj tą zbroję. Masz tu te 200. Wygląda nieźle. Dziękuję. Pancerz bandyty. Jak tam wygląda sytuacja? Oh yeah. Wyglądamy kozacko. A ten zwykły mogę sprzedać. Potrzebuję ten parszywy. A, nie masz już, to dobrze. Okej, no i szczerze mówiąc, zostało nam z 1000 coś, ale to jest i tak nieźle. I tak to jest nieźle, jak dla mnie. Można oddać ten średni. Jep. Amulet Franco, to chyba w sumie też można sprzedać. Żebyśmy się mogli nieco opylić. Dobra. Mamy 1,5 kafla. Nie narzekam. Idziemy do Torusa bez pitolenia. On myśli, że to tak. Ej, tu mamy dwóch bandytów. Ale w sumie jakby nie patrząc, idziemy dalej, no. W końcu trzeba zobaczyć tego Torusa. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie. Ale zasady dotyczą wszystkich, nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. To naprawdę ważne, żebym dostał się do kruka. No i co z tego? Naprawdę sądzisz, że zdołasz do niego dotrzeć? Jego strażnik ma rozkaz nikogo nie wpuszczać. Będziesz martwy, zanim zdołasz go zobaczyć. Tak więc wybij to sobie z głowy. W końcu to była jego decyzja. Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? Nie, nie wydaje mi się. Może to ty obaliłeś barierę? Może to ty zabiłeś moich kumpli? No i co z tego? Te dni już minęły. Daj spokój, wpuść mnie.
przez wzgląd na stare, dobre czasy. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Wiesz, dlaczego wciąż żyję? Bo zawsze byłem lojalny względem moich ludzi. Nie musi mi się podobać to, co robi Kruk. Ale mimo to będę przestrzegać zasad. I ty także. Nie, nie musisz o to pytać. Mam dla ciebie kamienną tabliczkę. To nie ta. Liczą się tylko czerwone. Wiesz, mówi się o tym, bo tamtym... Mam tabliczkę z czerwonego kamienia. Nie musisz mi tego mówić. W porządku. Wykończyłeś Estebana. A to oznacza, że teraz ty będziesz wykonywał jego pracę. W kopalni są problemy z pełzaczami. Zniknęło już trzech kopaczy. Twoim zadaniem jest zdobyć nowych. A wtedy będę mógł w końcu wejść do tej piekielnej kopalni? Wykonaj swoje zadanie. Potem rób, co tylko zechcesz. Można na tym polegać. Hej, a co z pancerzem? Gdzie go dostanę? Nigdzie. Takie pancerze są zarezerwowane dla Straży Kruka. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadza się rekrutację, ale koniec końców decyzja nie należy do mnie, a do Kruka. Okej. Spoko. Dużo by mnie to kosztowało. Przeczytam sobie ten regał. Może będzie exp? Nie będzie. Dobra. Wbijamy tu. Stój! Hej! Bez pozwolenia od Torusa nie mogę cię przepuścić. Dobra, spokojnie. Aha, muszę trzech tych kopaczy. Dobra, to wiemy, których trzeba będzie wyprowadzić. Nikt nie chce Finn, wiedzieć. Lenar i Emilio. Nie ma wyjścia. Muszą wrócić. Potrzebują cię w kopalni. Rzeczywiście masz dla mnie czerwony kamień. Doskonale. Do widzenia. Hej, ty. Potrzebują... W porządku, szefie. Chcę jeszcze czas połupać, jak uderzyły. Przy odrobinie szczęścia zdobędziesz... Pięknie. Spoko. I ty, Emilio, również. Więc teraz ty tu jesteś szefem. Dokładnie. Coś ci nie pasuje? A wiesz, możesz wylecieć szybko. Okej, okay, idą do tej kopalni. Posłuchali się mnie. Dobre pieski. No, macie szczęście. Przysłałem trzech ludzi. W porządku. Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść. Ależ dzięki. Dobry Torus. Ten sam Torus. Stój. Przepuść mnie, strażniku. W porządku, możesz przejść. Pięknie, dziękuję. A gdzie jest piedestał? Gdzieś on musi być. Tu jest. Dobra, kopsymy najpierw do magów wody. Siema, Merdarion, dawaj kamień. Uruchomiłem kolejny kamień teleportacyjny. Daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście, masz tu trochę. Dzięki. A teraz do Saturasa damy mu zieloną i czerwoną kamienną tabliczkę. Zobaczymy, co one oznaczają. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o Kruka, byłem w obozie bandytów. Kruk jest ich przywódcą. Aby się do niego zbliżyć, muszę się pozbyć niektórych bandytów. Dobrze, powodzenia. Ale nie zapomnij, że musisz się śpieszyć. Kruk nie może zrealizować swoich planów. Ma kopalnię złota i każe w niej pracować swoim więźniom. To podobne do niego. Musisz uwolnić więźniów. Oczywiście. Pracuję nad tym. Jakby było mało problemów. Znalazłem ciało Lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Kto ci to powie? Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. Mam akwamarynowy pierścień Lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Spoko. Moja reakcja. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Quahodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Jego syn Radames
doprowadził do zagłady całego miasta. Założę się, że bandyci nie mają pojęcia, co wpadło im w ręce. Ta tabliczka leżała w budynku niedaleko wielkiego bagna. Na pewno był to dom uzdrowicieli. Nie wiemy o nich zbyt wiele. Wygląda na to, że zniknęli pierwsi. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych 5 takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Ale premia. Dobra, przestań pieprzyć. Mogę ci opowiedzieć. Po co potrzebujesz tych 5 kamiennych tabliczek? Zapiski, które znaleźliśmy w ruinach, są niepełne. Ale pisma budowniczych wspominają o 5 władcach rządzących miastem. Każdy z nich miał jedną z tablic, symbol swojej władzy. Sądzę, że dzięki tym tablicom znajdziemy odpowiedzi na moje pytania. Okej, jak wolisz. Niech cię... Dobra, Kabanosie, Staricz, idź już do łóżka, bo ty już wyglądasz na zmęczonego. Jakby to pogadać z innymi. Hej, cieszy mnie, że dotarłeś. Jak to się stało? Podróżowaliśmy. No i? Dotarliś, poinformuj. No fajnie. Ile ma w ogóle mamy? O, 2 kafle, to może nauczymy się tego śmiesznego języka. No, język, w języku każdy. 3000, kurde człowieku, ty już kompletnie się urwałeś. Aha, a zaraz, jaki to jest język? Niektóre problemy same się rozwiązują. W języku kapłanu każdy. A, to już umiemy podstawowy, dobra. Ta, bo w sumie przerzuczyłem się o Myxira. Musiałem zapomnieć w sumie. Przez to nadrabianie w ogóle już zapomniałem o tym. Nikt nie chce wiedzieć. Dobra. Tu siedzi sobie Kronos. Naprawdę sądzisz? Co tam masz? Bo co mogę ci jeszcze sprzedać takiego? Wszystko jest możliwe. O, możemy kupić sobie... Nikt nie chce tego słuchać. Co byśmy sobie kupili? Moje zdanie już znasz. No to bym kupił, bo kurde, bym kiedyś zrobił takie coś... Nie musisz mi tego fajnego. Dobra. Mnie nie musisz o to pytać. Dobra, idziemy Lulu. Tu... Aha, Merdarion, Jordian śpią sobie. Spoko. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Lulaj sobie. O, chyba dzień się zrobił, nie? Która godzina? 6. To fajnie, w sam raz. Dobra, tak czy inaczej wracamy do... Teraz wracamy do nich. Do obozu bandytów. Jest, udało się. Dobra. O kurde. Niewolnicy powybijani. Jak psy brutalnie po prostu. Da się te skrzynie otworzyć? Zabieraj łapy! Kurde. Gdzie mamy ostatni... O luju. Kurde, to mamy przesrane w sumie. A jak mu ucieknę? Kto tak... O wpytę. Zaczekaj, zrobiłem coś takiego. Taka magia. To sobie zapiszę w ogóle. To ja się tepnę z powrotem. Zobaczymy, czy to zadziała. To są bagna, człowieku. Trzymaj łapy z dala od cudzej własności. Spokojnie. Aha, i ten strażnik będzie na mnie fochnięty. Dobra, to ja nie będę kradł, bo nie chcę mieć przerąbane. Widać, że w tym Derry Turningu jest to strasznie zauważalne. Hej, chcesz pokopać? Nie zapomnij zabrać wyposażenia od Skatiego. Co będzie mi potrzebne? Kilof na pewno! Odrobina żywności też ci nie zaszkodzi! O, Skati, pamiętamy go z jedynki. On organizował walki na arenie w starym obozie. Jak ci idą interesy? Od otwarcia krypty coraz gorzej. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bladwin. A kopacze mają wolne.
Odpoczywający kopacze nie wróżą dobrze moim interesom. Mhm. Bladwin? To on tu jest szefem? Kontroluje kopalnię, ale rzadko do niej zagląda. Większość czasu spędza z Krukiem w świątyni. Co dokładnie oznacza rzadko? Ostatnio widziałem go, gdy wychodził z krypty. Czekaj. To chyba było wtedy, gdy wysłał niewolników, aby wydobywali złoto. Bardzo je lubi. Inaczej niż Kruk. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Bierzesz kilof i walisz w kawał złota. Każdy to potrafi. Jeśli jednak będziesz tak robić, złoto rozpadnie się na drobne bryłki. Dlatego właśnie kopać powinni ludzie z doświadczeniem. Jeżeli masz trochę doświadczenia, to mogę ci powiedzieć jeszcze parę rzeczy. Spoko. Powiedz mi coś o kopaniu złota. Musisz pamiętać, że złoto nie przypomina rudy. Jest miękkie jak masło. Jak uderzysz zbyt mocno, rozpadnie się na drobne kawałeczki. Każdy z kopaczy zna sztuczki, dzięki którym wydobywa ze skały ładne bryłki. To właśnie pomaga rozróżnić dobrego kopacza od złego. No i praktyka też robi swoje. Jak trochę popracujesz, będzie ci szło lepiej. Mhm. Ile jeszcze bym mógł tak zmarnować więcej złota? A w sumie mogę jeszcze powydawać. Powiedz mi coś o kopaniu złota. Aha. Aha. Co to masz? Strój cienia. 1000 sztuk. Ciekawie by było wrócić tak do stroju cienia. Nie powiem, że nie. A wezmę sobie ten pancerzyk. No. Zobaczmy, jak w nim będziemy wyglądać. Pancerzyk cienia. O, 15 punktów siły. No i trochę żałuję teraz, żem to zrobił. Kurde no. Przepłaciłem się. Teraz muszę się uczyć 15 punktów siły. Chyba, że zrobimy taki myk. Zrobimy to tak. I szybko pogadamy z tym Skatim. I po prostu tam się wrócimy i wtedy nie wydamy na tym. Trzymaj łapy z dala od cudzej własności. Haha, i... Tak. Trzymaj się! Dlaczego... To fajnie. To aż okropnie w sumie. Dobra. O, coś tam leży. Coś tam leży. Koć szkieletu. Nieważne. To teraz chcę szybko jeszcze pogadać ze Skatim. Bo teraz żałuję, że mnie co wydał tego złota. W sumie mogłem je zostawić dla siebie. Dobra, pogadaj ze Skatim. Dobra, to pominiemy. Dlaczego Kruk? No, jesteś dość wścibski. Przypominasz mi gościa, którego kiedyś znałem. Był równie wścibski. A pewnego dnia sprowadziło to na niego zgubę. Przestań bełkotać. Co się stało w krypcie? No, cóż... Hej, Skat, nie teraz. To ważne. Co Kruk robił na dole? Dobrze. On... ze środka krypty przesiął... Co stało się potem? To wszystko, co widziałem. Z krypty wyszedł Bladwin i kazał mi się wynosić. Krótko potem Kruk i jego ludzie opuścili świątynię. No spoko. Napił może luz? Zdróweczko. Zdrówko. O kurde, 1000 ekspa. Ale dobre.
Dzięki, jesteś moim bohaterem. Za jedno piwko 1000 expo. O kurde, jeszcze lepszą. A to pewnie więcej siły. O! Zbroja cienia, ale to już 1500. I musiałbym mieć nieco więcej siły. W sumie brałbym potem taki pancerzyk. Ile żeśmy w sumie wydali? 1500 mamy. Jak tam handel? Możemy pohandlować. Co tu masz? Ja bym ci coś jeszcze mógł sprzedać, gdyby się dało. No patrzę, co to takiego bezużytecznego mógłbym ci odsprzedać, żeby to się jeszcze płaciło. Tak na razie krucho z tym. Na razie nic nie widzę, co mógłbym takiego sprzedać. Ale jeszcze trochę powiedz, bym się pouczył. Atak do 1000. Ile mamy? To jeszcze raz. Tak se walniemy. Okej. I teraz to już powinniśmy mieć sporo umiejętności. O kurde, ale przycięło. Nie wiem czemu. Okej, już wróciłem. Musiałem sobie zwolnić nieco miejsca na dysku. Tak jeszcze do 30 giga, no to spokojnie jeszcze nagram z 20 do pół godziny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak. Kopiemy sobie taką żyłę złota. O, świetny poszukiwacz. No to odłupiemy sobie bez problemu. Powinien być mądrzejszy. Sam tak mówiłem. Wszyscy uciekali jak zając. Byłem zupełnie za. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Wszystko jest możliwe. Ciągle to samo. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Żadna wielka sprawa. Nie musisz mnie o to pytać. Nie musisz mi tego mówić. Nie pozwolę się tak traktować. Powinien być mądrzejszy. Tak nie może dalej być. To żadna tajemnica. Zajebiście. Ale mi się fajnie odłupało. Gdzie te bryłki? O kurde. O luju. Ale to wygląda. Gdzie są samorodki? Gdzie są te samorodki złota? Musi po prostu więcej ćwiczyć. Nie widzę ich w ogóle. Ja bym tego nie zrobił. Ciekaw jestem, gdzie one są. Trzymam się od tego z daleka. Lenar, dałbyś mi na chwilę pokopać? Hej, ty! Być mądrzejszy. Wszystko... Cały czas je... Wszystko jest możliwe. No kurde. Daj mi pokopać trochę, człowieku. Hej, ty! Ludzie mówią różne rzeczy. No patrz, bo muszę stać przed nim centralnie. Chwila! Jakbyśmy mieli nie dość problemów. O, dzięki. Powinien być mądrzejszy. Naprawdę tak myślisz? Nie musisz mi tego mówić. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Był w sztok pijany. Nie mam czasu. Może dalej być. Ciągle to samo. To przecież oczywiste. Sam tak mówiłem. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Dobra. Sam wie o swój. Trochę otupane. No, on teraz zajął sobie to puste miejsce. Tak sobie można nazwać. Okej, tu jesteśmy. I co teraz? Garas. I właśnie tu, przy tym miejscu, idealnie
Zawiesiłem serię z Noc Kruka. Siema. Poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Mhm. Nieważne. I tutaj niestety grę mi usunęło i straciłem save'y. Więc nie chcę, żeby mi się po to po raz drugi powtórzyło. Jeszcze zważając na to, że musiałem przejść tu znowu od nowa, to nie chcę mieć kolejnej straty. Hej, ty! Siema. Proszę. A ja cię nie chcę bić, człowieku. Hej, ty! Nic nie zrobiłem. Hej, patrz, ty! Patrz, ten Nino będzie kąpał. Hej, ty! Czego? No nie da mi, dobra. Kici w oko. Nie będę go maltretował, bo jeszcze go zabiję z tej różdżki. Hej, ty! Widzi i słyszy się. Co? Ciężko pracuje. Lepiej uważać, co się komu. Hej. Oni to chyba już w ogóle mi nie dadzą tej robótki. Hej! Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Hej, ty! O kurde, koleś. Hej! Żal, nie taka. Dobra, nie dasz mi. Ty chamie. Ci opowiedzieć o tym. Dobra. Teraz ja sobie zacznę kopać swoje. Kurde, ile bryłek. Nie może dalej. Nie można nigdy tego nie otworzę. I tak wiesz co? Lol. Aha, to nas zmęczyło. Fajnie w sumie. Teraz trzeba się kwiatków nawrzeć, żebyśmy mogli ponownie kopać. Mogę ci opowiedzieć o tym. Powinien być mądrzejszy. Wszyscy uciekali jak zając. Byłem zupełnie sam. Dobra. Teraz to wbijemy. Hej, ty! Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia zza rogu wyszedł kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Mhm. Ile monet dasz mi za samorodek? Nie znam cię za dobrze, ale dam ci cenę jak dla przyjaciela. Za samorodek dostaniesz... Aha. No dobra. Umowa stoi. Nie, to normalna cena. Myślałem, że to cena dla przyjaciół. Bo tak jest. Wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi. Pohandlujmy. O kurde, ale fajnie. Trochę zarobimy na tym. Już 400 sztuk. Już 800. Kurde. Zajebiście się na tym zarabia. No, powiem wam, całkiem nieźle. Idzie zarobić na kopaniu. Nie ma co. Dobra. A, ty strażnik niewolników. Hej, dokąd idziesz? No tak. Na dole jest więcej niewolników. Nie bij! Nie chcemy, żeby się obijali. Rozumiem. To rozkaz. Wydawało mi się. To prawda. Trzymam się od tego zdania. Uwolnij niewolników. Słuchaj, rozkazy wydaje tu bladły. Poza tym Torus także ma tutaj... Sprawujesz tu jak...
to ja decyduję. A zatem wykonujesz teraz pracę Estebana. A to oznacza, że nie... No, fajnie. Spoko. Hej, proszę. Hej, ty. Nic. I tak wiesz co o tym... No nie dadzą mi, no kurde, pokopać. Nie ma takie lubię. Nikt tyle kopaczy, już to jest koszmar. Hej, ty! Gdyby to zależało od nas. Niewolnicy zajmują, a nam pozostaje. Mogłem ci to. No widzicie, musicie. Tego jest więcej. Strasznie. Hej, ty! No. Co? Gotuję gulasz dla kopaczy. Niewolnicy będą musieli obejść się smakiem. Jak będą mieli szczęście, dostaną czerstwy chleb i wodę. Im mięczakom z miasta to nie zaszkodzi. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Co ja? Nie musisz mi tego mówić. Myślisz? Kurde, sam już zgłodniałem. Ale jeszcze wytrzymam. Widzi i słyszy się to. Co tam jest takiego? A to chyba jest... Oj, tu zapiszmy, bo to aż ciekawie się zapowiada. Tu się aż ciekawie zapowiada. Weź ty się dobrze przygotuj, bo tu może być... Nie podobają mi się te głosy. Mam wrażenie, że coś tu żyje. Jeszcze. Trzeba się przygotować. Bo to może być... walka... o przetrwanie. To takie już solidne przetrwanie. Dobra. Tam coś leży. Węzelka, węgiel, kurde, uważać. Więcej tylko kamiennego żelastwa. Weź ty się przygotuj, zapisz to znowu i szykuj się do walki. Pusto. Aha, nic więcej. Dobrze. I to tyle. Aj, się zatrułem. Czekaj, jak to otworzę jeszcze raz. Dobra, trudno. Teraz musisz wypić antidotum. Dobra, wypite. A to nie wiem, na co wychlałeś, ale okej. Okej. Czyli tu nic nie było. Jakby nie mam. Tych grobowców się nie da otworzyć. Szkoda. Byłoby otwierania. No tu jakaś pałka leży. Taką pałkę to u Xardasa tylko można znaleźć jeszcze. I u goblinów. Dobra. Czyli... No, liczyłem na to, że coś tu znajdę, ale się pomyliłem. Tu jednak jest pustka. No, ale ciekawe, czemu tu ludzie nie wchodzili. To mnie będzie najbardziej zastanawiało. A sama straż ma to wywalone. To wszystko tylko plotki. Tu nie wejdę, bo nie mam władzy. To jest śmieszne w sumie. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Już niby tu władzy nie mam. Dobra, jeszcze z tym Garazem porozmawiam na temat tych pełzaczy. Hej! Też się nad tym zastanawiam. Strażnicy mają najwyraźniej ważniejsze rzeczy do roboty. A teraz Bladwin kazał mi rozwiązać ten problem. Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami. A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć łapska na złocie w tej jaskini? Bladwin i tak zabierze większość. A ja nie zamierzam nadstawiać karku za tę odrobinę, która zostanie. A jeśli ty chcesz z nimi walczyć, proszę bardzo. Tylko nie ściągnij ich tu na górę. Spoko. Jest coś jeszcze, co możesz mi powiedzieć o Bladwinie? Tak, to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłkę złota i złoże. Dla niego ważne jest tylko złoto. Nas ma w głębokim poszanowaniu. Coś jeszcze?
uważa się za najlepszego. Bladwin nie może znieść nikogo, kto jest od niego lepszy. Oczywiście ja nie poważyłbym się rzucić mu wyzwania. Najlepiej go unikać. Chyba, że naprawdę chcesz go wkurzyć. To by było zabawne w sumie dla mnie, a nie ryzykowne. No, już widać młode pełzacze. Trzeba, wiecie, co z nimi zrobić. Wykastrować to jak najprędzej. Mamy trochę strzałów, ale chyba tak ich nie wykończymy. Dobra, trzeba to będzie tak załatwić. Chodź tu, baby. O, ładnie się nawet załatwiają, tylko trzeba będzie co chwilę pić potkę. Kurde, one też są mocne nawet. Ale mamy jeszcze magię. To w sumie magiem też możemy ich pokatować. O kurde. Oj. O ludzie. O Boże. Kurde, z tymi pełzaczami to jest naprawdę przerąbanie. No ja nie wiem, co mam tu robić z nimi. No, kula ognia za dużo też nie rozwiąże problemów, a tylko je... Aha, fajnie. No kurde, mana mi się tylko zżera. O, dobra, ten się prosi. O, tu mi się idealnie załatwił. Ja bym je tak po kolei wykańczał, no to w sumie by się wykończyły szybko. Nie powiem, że nie. To trzeba to jakoś, nie wiem, osobno ich sprowadzać. Ło, luju. No ten to by już mnie wykończył. W sumie. No trzeba je po kolei wykończyć. Chodźcie. Dobra. Przyjdzie to. Okej, załatwiony dzikus. Już trzech w sumie załatwiłem, to jest nieźle. Jak dla mnie, tylko ich jest tu mnóstwo, o kurde. To mamy załatwiania, a załatwianie w sumie. O. Nie! Nie z dwoma naraz. Wszystko, ale nie z dwoma naraz. Dobra. O kurde, żeby tego nie wykończyło. Teraz. LOL. Aha. Nie wiem, czemu teraz niewolnik się bije z tym. Dobra, fuck logic. To ja może sobie pokopię. O LOL. Jak go załatwić? Nie, bez jaj. No i biedak, kurde, skończył martwiu. Biedaku, nawet złota nie masz. Ja teraz to mogę wykorzystać. Się twoją bronią. Co on tam miał? Kilo. Nic więcej. Jep. Dobra, pusto. Ale przynajmniej odkopałem, mnie się zarobi. A ten pełzacz się zbugował. O Boże. Ach, ten degenerat skończył strasznie. Dobra, trzeba będzie tu załatwić tych pełzaczy. Zrób ty save'a z łaski swojej, bo to wygląda tragicznie. A tych pełzaczy no nie trudno będzie załatwić. Chodź tu. Załatwię cię, raz, dwa. O lol, kolejny się zbugował. Jak to dziwacznie wygląda.
Dobra, wypijaj to czym prędzej. Nie no, to już śmiesznie wygląda. Dobra, wiecie co, chyba skończymy jednak już odcinek. I w następnym odcinku pozbędziemy